znajdujemy się w Kozienicach na stadionie sportowym z akcją Zabierz książkę na wakacje. W podobnych okolicznościach rozpoczyna się książka Outsider Stephena Kinga, którą dzisiaj chciałabym polecić, kiedy to podczas meczu pod zarzutem morderstwa zostaje aresztowany szanowany obywatel miasta, trener drużyny bejsbola. Czytając tą książkę, co chwila zadajemy sobie pytanie, czy można być w dwóch miejscach jednocześnie? Czy taka jest prawda? Dowiemy się z tej książki. Zachęcam gorąco. Kolejna książka Lucinda Riley, Pokój motyli. Jest to piękna saga. Poznajemy w niej życie 70-letniej dziś Angielki, którą poznajemy w czasie wojny jako kilkuletnią dziewczynkę. Śledzimy jej losy, losy jej rodziny, jej babci, tragiczne losy jej ojca, później jej dzieci, wnucząt i mieszkańców tego miasta. Wszystko to rozgrywa się na tle pięknej posiadłości i starego domu, którym kryją się tajemnice. Jakie tajemnice? Dowiemy się z tej książki. Coś z dreszczykiem dla młodzieży, książka Erebos. Opowiada o tym, że w jednej z londyńskich szkół krąży piracka wersja gry komputerowej. Jest to bardzo tajemnicza gra. Nie wolno o niej nikomu mówić, a wszystkie zadania wykonuje się w czasie rzeczywistym. Kłopoty zaczynają się, gdy gra wymyka się spod kontroli i kiedy jeden z bohaterów dostaje zadanie zabicia człowieka. Jak się to wszystko kończy, czy tą grę da się zatrzymać, dowiemy się z tej książki. Coś fajnego, szczególnego na wakacje, Dziedzictwo kulturowe gminy Kozienice, napisana przez pasjonatów, miłośników historii Renatę Maj i Krzysztofa Zająca. Jest bogato okraszona zdjęciami, mapami, ciekawostkami z naszego regionu, z naszego miasta. Dzięki niej poznamy miejsca pamięci, mogiły, kapliczki. Zachęcamy do przeczytania. I na koniec książka dla dzieci z serii Tupcio Chrupcio. Tym razem książka pod tytułem Urodzinowy prezent. Poznajemy w niej myszkę sympatyczną, która przygotowuje się do swoich urodzin, czeka na wymarzony prezent i w związku z tym śledzimy różne jej przygody. Czy otrzyma swój wymarzony rower? Jak się to wszystko skończy? Polecamy. Jest to świetna książka do rozmów z dziećmi o ich ważnych dniach, o ich marzeniach. Zachęcamy do odwiedzania naszych bibliotek i do zobaczenia.